skuteczna. 5 do 2. Erika Weiler indywidualnie pod koszną. Widzimy oklejony bark. Drobny urok, ten rzut zupełnie nieudany w wykonaniu zawodniczki z numerem 1 w barwach Arki. Zostawione teraz miejsce zupełnie na grę w pasie środkowym dla Eriki Weiler. Jednopunktowe prowadzenie drużyny mistrza Polski po tym czasie wziętym przez szkoleniowca. Indywidualna akcja właśnie Eriki Weiler z dystansu, a Kristina Higgins zbiera w ataku, ale nie zdołały wejść w posiadanie tej piłki właśnie gdynianki i natychmiast odpowiada. Stanów Zjednoczonych Erika Weiler odpowiada natychmiast. Kończy się czas. Erika Weiler teraz pod presją. Ale świetnie, z jednego kroku wymusiła z kolei Natalii Fontaine, Heli Górecki i Alicja Żytkowska, czyli mamy w zasadzie takie samo ustawienie jak do tej pory. Z dystansu otwiera nam tą drugą połowę. Oczywiście dopiero mamy trzecią, kwartę, ale zobaczymy jak nam się potoczy. Erika Weiler szybko znowu przeniesiona piłkę na pole ataku. Kapitan zespołu, kapitalny zawodnik, chciałam oczywiście powiedzieć, medale ze Ślęzą, kolejna udana akcja, próbowała zastopować właśnie Erika Weiler i to się udało Julinie Majewskiej, nie było łatwej sytuacji i skuteczna, złapała kontakt z Kristiną, tutaj kluczowe, to się przydało także we Wrocławiu, przeciwko Ślęzie, spotkanie, które miałam przyjemność dla Państwa komentować, a teraz znowu jakby zapomniałam. Gajda, Erika Weiler, znowu gra dwójkowa z Stefanie Mawungą. Erika doskonale wyczukowiczanek, znowu szybko odrobiona ta akcja przez drużynę brązowych medalistek ubiegłego sezonu. Erika Weiler! Za 3 punkty! Wow!